Halcz, witajcie, z dobry fek. Witam w kolejnym Ajzaczku. Ostatni odcinek, no cóż, Gadran oczywiście, mega dobry, dlatego taki krótki dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie odcinek gorszy, czyli dłuższy. Gramy Apoleon, zobaczymy jak pójdzie. Ja w ogóle, no ja nie wiem co jest z tym padem, czemu się rozłącza ciągle. Jeszcze raz tam go wyczyściłem, te baterie, te styki. Na nowo go podłączyłem kablem, żeby on, broń Boże, się nie rozłączył dzisiaj. A to dlaczego? Po pierwsze, nadal mi się wydaje, że na padzie gram lepiej jak na klawiaturze. To po pierwsze. Po drugie, no nie sądziłem, że to będę mówił, ale nadgarstek mnie boli normalnie. Nie wiem, wydaje mi się, że to od tego po prostu frisbee jak grałem, ale no bez kitu, ból nadgarstka jest taki sam jak był podczas tych najgorszych czasów. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe. Daję, robię pompeczki. Oby przeszło, ale wolę nie kusić losu i rzeczywiście wolę po prostu najzwyczajniej w świecie. O, dwa serduszka, super, to co wejdziemy do kresumu. Wolę najzwyczajniej w świecie ograniczyć klawiaturę do minimum, grać cały czas na padzie, może coś z tego wyjdzie. Dobra, Charmowy Vampire to jest normalnie ten, który powiem wam, bym zmieniał jeszcze, nie wiem, z rok temu. Zjadałbym go za pomocą wojny na losową statystykę, ale teraz tak, nie wiem, że daje małego damage upa. No to leczonko mega, mega przydatne jak dla mnie. Z uwagi na to, że idziemy na mega szatana. Jeżeli będę musiał iść rzeczywiście na Sacrifice Room, oddawać tam zdrowie, no to każde dodatkowe leczenie jak dla mnie jest na wagę złota. Czy to z jakiegoś Old Bandit, czy to nawet właśnie z jakiegoś głupiego właśnie Charm of the Vampire. Więc po prostu ten item wezmę i mówię, mogę się na piętrach leczyć dzięki temu dodatkowo. Tu nic ciekawego, Alabaster Boxik, czyli troszkę syf, jakaś karta odwrócona, abym ją wziął, hierofancik i serduszka kościane dzięki temu będę miał. Tylko nie mam zdrowia na te serduszka kościane, w sensie, no jedno serce mam tylko do podniesienia. To może weźmy, podnieśmy jedno, ale ja się nie wyleczę teraz. Najgorsze, że nie wiem ile przeciwników zabiłem, bo jak miałbym teraz full HP, to mogę wziąć, dobra, nieważne. Weźmy jedno kościane, pójdziemy sobie na walkę z bossem. Może z bossa wyleci HP up, więc wtedy wezmę najpierw kościane, potem HP upa i dzięki temu jakoś tam zaoszczędzę. Zagwarantuję sobie to, że nie padnie mi to serducho kościane. Bomba by tu się przydała. Ty ja dałbyś bombę? Ty dajesz bomby w ogóle? A, ja to... Nieważne. Nic nie widzieliście. Dobra, lecimy sobie na walkę z bossem. Jakiś champion Little Hornik z modów zgaduje. Nie wiem czym on się różni, oprócz tego, że dziurusko jakieś czarne zostawia na podłodze. Oprócz tego wygląda raczej bardzo standardowo. Przypomina mi trochę tego tego typa z Naruto, z Shippudena, co rysował Sai on się nazywa, chyba coś takiego, o Boże. Ale już dawno Naruto nie oglądałem. Pamiętam, że Sai to była dla mnie jedna z takich, nie lubiłem go, jakaś taka dziwna postać to była na początku. Ja nie oglądałem całego Shippudena, więc może tam potem on był normalniejszy i tak dalej. Ale Jezu. Pamiętam, że miałem taką koleżankę w gimnazjum, która mi się całkiem podobała. I ona lubiła Naruto i ona właśnie mówiła, że Jezu, jaki Sai jest super. Ja mówię, no nie, no co ty gadasz, jaki Sai, no przecież jak on wygląda, jakiś taki dziwny chudzielec. A ja wtedy, wiecie, już troszkę pod tyłem mówię, o, no to nie ma szans, u niej nie ma szans. O Boże. Dobra, bierzemy czerwone serduszka, lecimy sobie na piętro alternatywne. Ty, no mam trzy czerwone serduszka i to jest na kolejne piętro, what the fuck w ogóle. Lecimy. Nie przepadam za tym. Nie przepadam za tymi serduszkami kościanymi, bo z jednej strony super, no mamy serduszka kościane. Mr. Liquid, super item. Mamy serduszka kościane, git. Z drugiej strony no nie przepadam za tym, bo na Sacrifice Roomie to mi nie zabiera zdrowia tak jak maszyna do oddawania krwi, tylko rzeczywiście zabiera mi pierwsze z rzędu zdrówko, czyli będzie mi zabierało te serducha kościane. Z tego powodu nie podoba mi się to zbyt bardzo. Ogólnie są mega dobre, no bo blokują szanse na Devil Room, tak jak Soul Hearty, dopóki nie stracimy serduszka kościanego. Chociaż nawet nie wiem, czy na innych postaciach jak Fogrotem to się w ogóle traci szanse na Devil Room przy stracie serduszka kościanego, w sensie kontenera. Ja tutaj mam co chwila heala, więc też całkiem spoko. Jeżeli miałbym na tyle dobre podejście, że wiedziałbym, że nie otrzymałbym obrażeń na zwykłych przeciwnikach, jak na razie mi to nie idzie zbyt dobrze. Mógłbym chodzić po piętrze na pustym serduszku kościanym, leczyć je za pół HP i to pół HP oddawać na Sacrifice Roomie
Tak jak to byłoby pełne serduszko, dzięki serduszkowi kościanemu. To jest akurat mega spoko w tych serduszkach kościanych, że rzeczywiście możemy to pół HP oddawać. Tak jakby to było pełne zdrowie. Boże, czy ja zmienię w końcu te mody? W ogóle muszę wymienić w końcu tego moda, który mi crashuje grę przy... ty, a weź ty mi pana Remigiusza. Po co ja tam mam bombę wyrzucać? Ty go, ale ty jesteś elegancki. Tutaj, tutaj, nie tam. Remigiusza. No ale... kolego, bo się zaraz zdenerwujemy. No, ty jesteś niepoważny. Tego z X-em na czole. No... tutaj go weź, no przecież jaki to jest bydlak w ogóle. Co za śmietnik. A to nie jest tak, że on z tym ucieka. Nie, zapomniałem. Boże. Nic nie widzieliście ogólnie. Wirusik? A ja wirusa to bym chyba zjadł. Znaczy to jest nie najgorszy item, nie? Ale on nie generuje już Blackheartów. On nie generuje Blackheartów już 2 lata pewnie, ale ja nadal myślę, że on generuje Blackhearty. A teraz to robi Serpent's Kiss, ta. Zjedzmy go sobie, no. Speedupa, którego i tak bym dostał, ale że za to jeszcze dostałem lakapa, spoko. No mówię, to trucie przeciwników jakoś specjalnie mi nie leży. Więc ja bym to olał. Lecimy sobie na walkę z bossem. Do sklepu raczej się wracać nie będę. Do Krysumu też się wracać nie będę. Jakbym miał serduszko na ziemi, jasne. Mógłbym się wrócić do Kerslumu. Ale jak na razie oleję. I tak nie chcę wejść czasem do Devil Roomu, więc wiecie. Na tym piętrze Devil Room do ominięcia. Dopóki nie zobaczymy pierwszego Devil Roomu, do niego nie wejdziemy i nie pójdziemy na kolejne piętro. Nie powinniśmy wchodzić do Curse Roomów i podnosić czerwonych skrzynek, bo to mówię, może być teleport do Devil Roomu. Zepsuje nam to potem możliwość po prostu walki z aniołami. A coś czuję, że w dzisiejszym podejściu nie będę jakoś specjalnie wykorzystywał Sacrifice Roomów, tylko raczej właśnie na te zwykłe Angel Roomy będę leciał i klucze właśnie z Angel Roomów. No Magic 8 Ball nie powala, szczerze mówiąc. No jakbym ja dostał, może nie wiem. A czerwone serducho jest. Szczerze nie zależy mi na Solharcie, więc wejdę sobie do tego Curse Roomu. Wejdę też do sklepu i mam nadzieję, że dostanę tam baterię, bo no nie za bardzo mnie ciekawi, szczerze mówiąc, Magic 8 Ball. Shot speed up, jakiś tam szansa na planetarium. A to co to jest? Jak jest dobry item! Użycie Voida ma szansę oddania itemu wcześniej zjedzonego. Szkoda, że to mnie nie naładuje Wojda teraz, ale no muszę kupić ten item, jak bum cyk cyk. Oczywiście, że tak. Tylko, żebym tutaj nic więcej nie kupił. Dobra, bierzemy sobie Bearfrite. Ja ostatnio miałem Bearfrite'a na tej postaci w ogóle i on w ogóle nie działał. I z tego powodu trochę się denerwowałem. A, dobra, ja nie miałem tutaj... Jak będzie tu teleport, to się zdenerwuję. O, dobra, nie ma. Nie wiem, Solharty albo itemy, to jest jedyna rzecz, jaka tu byłaby interesująca. Całe piętro, olać te Solharty i tak, no, na nic nie wykorzystam tego. Zdrówko czerwone sobie odnowię, po co mam tutaj płacić za jakieś Solharciki? Pieniądze w ogóle niepotrzebne jak dla mnie. Lecimy sobie na kolejne piętro. Nie mam co prawda klucza, więc do Treasure Roomu sobie nie wejdę. Ale jakoś Treasure Room mnie nie boli aż tak bardzo, bo na kolejnym piętrze mamy... O, Emperor, spoko, od razu na walkę z... Nie, chyba nie. No, najpierw naładujmy sobie Voida. Żeby nie było. Co chciałem? Czy ty bydlaku coś mi zabrał, Remigiusz? A no po prostu nie zapomnę ci tego. Ale to leczenie idealnie wchodzi za każdym razem, jak ja otrzymuję obrażenia. Tak w ogóle gram dzisiaj jakoś, nie wiem, pokrasznie, powiem wam, a... Cały czas mam full HP i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gram w nocy w ogóle, Jezu, piszę sobie na drzemkę. Jest w pół do drugiej teraz jak gram. Poszedłem sobie na drzemkę o 22. Tak zamoliłem, że to jest jakaś masakra. Mówi, ustawię sobie budzik za pół godziny. No i oczywiście wstałem po 2 godzinach. Nawet nie pamiętam, kiedy tamten budzik wyłączyłem. Czyli obudziłem się tuż przed 22. Późno? Boże, przed 22. Tuż przed 24. Dosyć późnawo. No i tak spać teraz nie mogę, no to mówię sobie, pójdę, nagram Ajzaczka, czemu nie? W końcu będę miał coś na drugi dzień, bo powiem wam, że ostatnio w ogóle się nie wyrabiam z tymi odcinkami, bo tu ciągle jest coś do roboty. 2 odcinki dziennie, groundę tu do Mangiego na kanał. Jakieś tam czasem streamy na drugim kanale, granie z widzami, no to... Po prostu jest non-stop granie, nie mam czasu nagrywać po prostu na zapas, a... Z jednej strony nie lubię nagrywać na zapas, no bo ja lubię być z wami... Aktualnie z komentarzami. Lubię czytać wasze komentarze, być aktualnie właśnie z tym, ale...
No daje tą swobodę po prostu. Lepiej się zasypia, jak się wie, że ma się odcinek na jutro. Trabil jest nie najgorszy, ale bym zaryzykował. No to jest item do zjedzenia, ale to jest aktywny item, więc trochę gówno. Da mi serducho co najwyżej. Czy tu jest secret room? Nie będę patrzył, bo tu możliwe, że będę miał na tym piętrze. No przejście na minesy. Kurde, szkoda. Kurde, szkoda tego itemu, no. No dupa, dupa, dupa. Lecimy sobie dalej, walka z bossem. Full HP mamy cały czas. Oby się trafił ten Lil Plum, czy jak on tam się nazywa. Wiem, że to nie jest Lil Plum, ja cały czas na tego bossa mówię Lil Plum, który pojawia te pijawy. Boże, czy ja mogę przestać otrzymywać obrażenia? Dzisiaj co ja gram w ogóle? Jakaś tragedia na tym. Spada na klawiaturę. Z dnia na dzień się zmieniać to chyba nie jest jakaś najlepsza decyzja. Ładuneczek może się przyda, pójdźmy na walkę z bossem, zobaczymy co to będzie. Jest, jak to się nazywa? Lil Bloop! No też Lil, no też raper. Lil Bloop, jest bardzo spoko, bo to jego robaczki to raczej dużo nie zrobią z uwagi na ten szlam. Chociaż rzeczywiście ten mój szlam lepiej by sobie dał radę na innych bossach. Ale dopóki on co tylko te pijawy pojawia, no to naprawdę powinno być całkiem spoko. Ty, pijawy to są rzeczywiście lecznicze. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem i oglądałem jakieś Discovery Channel, tego typu rzeczy. No to były jakieś dokumenty ludzi, co się dają sami sobie pijawkami dziabać, żeby one krew wysysały. Ja to zawsze uważałem trochę za jakiś urban legend, albo takie wiecie, te metody średniowieczne na spuszczanie krwi. No to będzie dobre, boli się ręka, odetniemy ci ją, cię nie będzie bolała. Ale nie wiem, może coś mają ciekawego te pijawy. Ja to się w ogóle boję jakichkolwiek robaków takich oślizgłych z wody. Jak coś wychodzi z wody ze stawu, to jak dla mnie jest nie do zjedzenia. Co tu jest? Steel Zap, nie? Fire Rate Up czy Range Up? Nie wiemy. Oby Fire Rate Up, proszę Fire Rate Up. Tak jest! I to jest Tear Delay, elegancio, elegancio. Kluczyk jest, aczkolwiek nadal mam tylko jedną bombę. Secret Room mógłby być tutaj, albo przy Boss Challenge Roomie. Bo przy Boss Challenge Roomie druga bomba i jazda, byłoby super. Dobra, zmieniamy się w losa, idziemy jeszcze raz po tym piętrze. Jeżeli nie dostanę bomby, ja bym kupił chyba bombę. I naprawdę, tu jest mega szansa na ten Secret Room przy Boss Challenge Roomie. A jeżeli tam jest Secret Room przy Boss Challenge Roomie, to chyba lepiej byłoby go odwiedzić od razu, bo póki mam ładunek. No bo tu mogę dostać równie słaby item z walki z bossem i już ładunku nie zrobię. Zaczekajcie, wróćmy się. Wróćmy się, wejdźmy do sklepu. Jeżeli jest tam bomba, to wtedy poszukam secret roomu tutaj, bo może być tu secret room. Tutaj kurde, niestety też może być secret room. No i mówię, pójdziemy do boss challenge roomu, może tam będzie jakiś fajny item. No nie ma bomby, naprawdę? Bomba? No jest bomba, no i elegancja. Na kolejnym piętrze jeszcze zdążę pójść na minesy, nie? Więc... luźno. Secret room? Dlaczego nie? Ale Sif, no. Dwa miejsca i akurat musi być tam, gdzie nie powinien. No, olej gówno. Dobra. Trudno się mówi. O Jezu, ja zresztą mam ładunek w postaci klucza z ładunkiem, więc nieważne, nie powinienem w ogóle na to zwracać uwagi. Lecimy sobie na walkę z bossem, dodatkowy item, no i oczywiście po drodze część noża. Wracając do tych oślizgłych rzeczy, pamiętam, że jak byłem młodszy, przeczytałem o... w wiadomościach na jakimś TVN-ie, coś w tym stylu, nie? Przeczytałem w wiadomościach o historii jakiegoś chłopa, który dla challenge'u zjadł coś w stylu glizdy albo ślimaka z jeziora, co? Coś w tym stylu jakiegoś, nie wiem, płaza czy jakiegoś, nie, ja nie wiem co. Małe, oślizgłe, kwaśne, niedobre, jak Mirabelka pewnie. I... umarł. Czy tam coś tam mu się stało? No jakiegoś tam miał, wiesz, bakterię zjadającą mózg, czy coś w tym stylu w sobie. Tak, Jezu, no... Ja nie chcę bakterii zjadającej mózg. Ja nie będę takich rzeczy jadł. O Boże, naprawdę, powiem wam, że to trochę jest traumatyczne dla dziecka czytać o takich rzeczach, bo ja chyba serio byłem mały, jak to jakoś się natknąłem. Ale uczy dziecko. Uczy dziecko. Dziś na przykład widziałem filmik na temat tego. O ty, bo ja tu umrę jeszcze. I znowu ty, ładunek, ale spoko. Dobra, walka z bossem, jeszcze raz lecimy na Lil Blooba. Dzisiaj wyświetlił mi się filmik, co się stanie z tobą, jak wypijesz rozpuszczalnik, bleach. No i to nie jest nic przyjemnego, nie? Ja tak zawsze mam taką, tak się boję, że jak kiedyś miał dzieci, albo no i nie daj Boże jakieś dziecko
przyjdzie znajomego, a my mamy zawsze tą chemię w łazience dosyć nisko ustawioną, nie? Jakieś tam, wiecie, te kapsułki do prania, czy właśnie coś w tym stylu, takie żrące substancje. No to właśnie jakieś dziecko, które nie wie, o co chodzi, tam weźmie to i wypije. No nie wiem, boję się strasznie, mi się wydaje, że odpalenie właśnie dzieciakowi tego typu filmiku to... Niech się boi, ale niech zapamięta, żeby lepiej tego nie pić po prostu, nie? Lock up? Szczerze, mogę dostać dwie statystyki. Mogę dostać lock upa i damage upa. I... Dostałem damage upa i lock upa i dostałem drugi. Ten do zjedzenia, no i o to chodzi. Ładunek mamy, więc ja się tutaj wracam i pierwszy raz widzę Barefrife'a, który działa rzeczywiście. I bardzo się z tego powodu cieszę. A ten princess jest spoko, bo mógłbym sobie oddać zdrowie. Ty, ja mam Soul Hearta i serduszka kościane. Ja się zbiję do zera Temperance i wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Oczywiście, że tak. Tylko żeby maszyna się nie wysadziła, to byłoby spoko. I jeszcze złoty coin, ale jest Ivy Bug. Okej, okej. Ivy Bug to nie problem. No i możemy sobie wejść. Co tu jest ciekawego? HP up, tier up. No elegancie. Oczywiście, że to biorę, nawet nie czekam. Zaraz się wrócimy po ładunek z klucza, z ładunkiem, zmienimy się w ducha, zjemy jeszcze raz wirusa, może ja dostanę kolejny raz jakiś item, co zjadłem wcześniej. No to teraz fajne byłyby itemki dające mi więcej ładunków na moim itemie aktywnym, bo... No jak użyję w jakimś pokoju, z którego będę miał wyjście od razu, nie będę mu tak tam wracać, jak na przykład jakiś, nie wiem, Angel Room, dostanę tam znowu wirusa, czy coś w tym stylu. No to ja bym go chciał zjeść znowu. Ciekawe, czy w ogóle znowu się wirus może trafić z tego Barefrife'a po raz kolejny. Ale spoko, już jak dla mnie Barefrife zwrócił, dostaniemy z niego dzięki temu dodatkowy... Oj, ciebie nie lubię, ty to jesteś silnym bossem, no. Dostaniemy z niego dodatkowy... Dodatkową statystykę. Raz otrzymać obrażenia mogę tutaj, bo mam Soul Hearta i strata Soul Hearta przy takiej ilości serduszek kościanych mnie jakoś nie zaboli. No, mimo wszystko oczywiście postaram się tego uniknąć. No i mówię, jak teraz bym dostał znowu item, opłaca się zjadać dobre itemy, żeby... Ciekawe byłoby to, jakby Barefrite działał w trochę inny sposób, nie? Że item zjedzony wcześniej może się pojawić na nowo, ale nieskończenie wiele razy. Czyli... Na przykład, jakbyśmy mieli Sacred Hearta, opłacałoby się Sacred Hearta zjeść, bo potem każde użycie... Oczywiście Sacred Heart jakby miał moda nastakującego się Sacred Hearta, ale to nieważne. Ale każde użycie późniejsze itemu aktywnego mogłoby pojawić nowego Sacred Hearta. To byłoby ciekawe, nie? Pertrow, co ty gadasz? To na ten item. Kurde no, aktywny, serio. Ale gówno. Dobra, ładunek, odbicie lustrzane i kolejne piętro. Nie mam bomby, więc no, niestety będę musiał tutaj, będę zmuszony. O, strength, zarąbiste, biorę, oczywiście, że tak. Będę tutaj zmuszony pójść do... Chyba, że bomba będzie. No ale jak często bomba się w Curse Roomie trafia? Praktycznie nigdy. No więc chyba dam sobie spokój. Będę zmuszony pójść na zwykłe piętro. Na Mainsy oczywiście będziemy mogli jeszcze przejść. Będę miał na to jedno piętro. I szczerze? Nie takie głupie jest teraz pójść na zwykłe piętro, bo co tu dostaniemy? I zniknęło jakby pode mną, to może to już nigdy nie wróci. Tier delay i damage. Najlepsze statystyki możliwe, jakie moglibyśmy dostać. Lecimy sobie z powrotem i ja się zbiję Ivy Bugiem znowu do pół czerwonego serduszka. A nawet do zera, bo ja się jeszcze potem wyleczę przecież. Dlaczego? Idąc na kolejne piętro, zwykłe, nie to alternatywne, będziemy mieli... A ja tu nie wyjdę teraz z formy ducha, a wyjdę tutaj. Soul Hearty. Okej. Mogę je wziąć. Dlaczego jestem ciągle w formie ducha, ty? Ja nie mogę Ivy Buga użyć. To jest Secret Room z przeciwnikami. Ajajaj, weź teraz, żeby się jeszcze bomby dwie trafiły. No przyps trochę. Myślałem, że mi odmieni z formy ducha, jak wejdę do pokoju z przeciwnikiem i wyjdę. Niestety nie. Mega szkoda, bo zbiłbym się do zera za pomocą Ivy Buga, a wydaje mi się, że teraz ja bym umarł, jakbym użył Ivy Buga. Chciałbym się zbić do zera, no bo... Tu najprawdopodobniej będziemy mieli...
boss challenge room kolejny. No i mógłbym do niego wejść, jakbym miał mało zdrowia. Dobra, w tym pokoju trochę trzeba uważać, bo jesteśmy w formie losta, ale no dopóki tutaj latam, nie no, nic mi tutaj nie grozi, luźno. Kolejny pokój i już jesteśmy w zwykłej formie, nie jesteśmy lostem, nic nam nie grozi. Ty to się zabijasz sam o ten śluz. No i szukamy standardowo treasure room, sklepik, mnóstwo pieniędzy mam, a za bardzo jakichś dobrych itemów nie było jak na razie w sklepie. I szczerze, mamy tyle zdrowia, że jakoś się specjalnie o te Angel Room nie martwię, bo w ogóle kolejna bomba to mi jeszcze by się przydała tutaj na Angel Room rzeczywiście. Bomby? Jest bomba jedna, okej. No żeby wysadzić anioła. A to nie jest głupi item do zjedzenia, szczerze mówiąc. Lock up, range down. A to może nie będę go jadł już. To też jest dobry item, darmowe itemy z Devil Roomu. Mógłbym brać itemy z Devil Roomu, jeżeli by mi się trafił Devil Room potem. A nadal miałbym potem szansę na Angel Roomy. No, to jest spoko item do zjedzenia. I chyba go zjem. No, od razu już kupiłem, mam Battle of Pills, więc mam z Battle of Pills również będzie jedzone tutaj. A gdzie tu mógłby być treasure room od razu w kolejnym pokoju? Na dole, na górze? Raczej nie, pójdę sobie w prawo w takim wypadku, ale widzę, że nigdzie tego treasure roomu na szybko nie znajdę. A szkoda, bo chciałbym zobaczyć tam po prostu co jest, jeżeli byłby słaby item, to chyba i tak wolałbym zjeść słaby item pasywny na jakiegoś statapa, niż te darmowe itemy z Devil Roomu. No ale dobra, już niech będzie, że w razie czego jak mi się trafi Devil Room, to rzeczywiście ten kuponik mi się może przydać. Weźmy go sobie, nie wiem tu jakie jeszcze znajdźki są do kupienia, ale chyba nic ciekawego nie było. Torba i bomba, nie, no to spoko, kupimy, może z torby kolejny się trafi. Kolejna znajdźka. Ty, a gdzie bomba? Dobra, mam bomby na mańce, ale nie mam bomby na anioła. No z drugiej strony mówię, jeden sacrifice room i mamy już w tym momencie tak dużo zdrowia, że ja i tak zgarniam te klucze. Chyba za bardzo się skupiam rzeczywiście na omijaniu tych Devil Roomów i tak dalej. Ale wiecie, no jest sytuacja jedna, że idziesz przez całe podejście i nie trafia ci się ani jeden Sacrifice Room. No i co wtedy zrobić? No przypał trochę, przypał rzeczywiście. O, planetarium, proszę bardzo. Nawet się Magic 8 Ball na coś przydał. Tylko teraz, czy będziemy mieli dobry item? Bo no nie ma jakoś specjalnie dużo dobrych itemów w tych planetariach. To jest chyba dobre. Luna dodaje dodatkowy Secret Room i Super Secret Room na każdym piętrze i pokazuje umieszczenie jednego z nich. Secret Roomy nas leczą za pół Soul Hearta, zwiększają tirsy na to piętro i dodaje dodatkowy Fire Rate Up z pierwszego. Aha, czyli każdy dodaje tirsy, ale ten pierwszy daje większe tirsy. Z tego co zrozumiałem. Co tu ciekawego? Nic ciekawego. Ja bym cię wysadził, szczerze mówiąc, że była większa szansa na Angel Room, ale nie mam bomb. Jakbym miał 4 bomby, to tak. Niestety nie mam. 3 bomby, okej, już się zbliżamy do tego. Do twojej śmierci, kolego. No, przydałaby się ta czwarta bombka rzeczywiście tutaj. Na Angel Room, na wysadzenie Begara i na Mańce oczywiście. No i jest czwarta bomba, super, wracamy się, wysadzamy Begara. Tutaj Secret Roomu nie ma, bo mi się już zwykły wyświetlił tam. A na tym piętrze na pewno nie został dodany Secret Room już z tego itemu. Dopiero od kolejnego piętra to będzie działało. Ale super są te Secret Roomy, bo... O, serio? Ty nie zwiększasz szansy? Ten Begar nie działa? A zwykły Begar działa, ale dziwko. Dobra, no nieważne, lecimy sobie dalej. Wszystko? Nie, jeszcze nie byłem w treasure roomie, ale dobra, pójdźmy sobie już na walkę z bossem, bo Angel Roomik może tu będzie jakiś i nie chciałbym go nie chciałbym ominąć po prostu tego ładunku gotowego już na ten Angel Room i tutaj item. Serio nie ma Angel Roomu, jakie gówno, a i szpiap do zjedzenia, no bo jak żeby inaczej, po co mi w ogóle. Tier delay, a dostaliśmy range up, świetnie. Pigułka jaka? One makes you small, może być. No będę używał raczej tych piguł, bo rzeczywiście tutaj mamy już tą generację przy każdym użyciu przedmiotu aktywnego, więc jak się trafi jedna jakaś dobra piguła, sądzę, że będzie całkiem spoko. Co w treasure roomie? Tier delay kolejny, boże, jak ja będę miał tirsy zaraz mega mocne. A co jest najlepsze? Każde zwykłe tirsapy nadal będą działać.
No, zarąbiste. Dobra, jedną bombę mogę zużyć, więc zużymy ją sobie na Secret Room i lecimy na kolejne piętro, na minesy. No i ten pierwszy działa lepiej, tak jak mówiłem. Shot speed up, bez różnicy. Range down, no trochę boli, ale na tej postaci aż tak bardzo na to nie zwracam uwagi, bo ten range zazwyczaj tak mamy na tyle wysoki, że luźno. Do Curse Roomu wejdę, bo nie było Angel Roomu na tym piętrze, może się trafi. Jak się trafi Angel Room teraz, to ja nie mam bomby. No ta, to nie byłoby zbyt mądre. Dobra, lecę już na te mańcy, to jest najważniejsza rzecz. Pójść na matkę, tam mega szatan to... On jest dla mnie na drugim planie. A was na chwilę przepraszam, mam katarek ZW. No i jestem, sorki za krótkie cięcie. Boże, powiem wam, że w tym czasie jeszcze jak teraz markałem, napiłem się wody i patrzę, obok mam pustą butelkę z Soda Streama po piciu, nie? Z tego, co się bombluje wodę samemu i ona się gazuje i tam się dodaje syrop i tak dalej. I patrzę na tę butelkę i tak mnie zdziwiła jedna rzecz. Są jakieś napisy na boku jej i ona ma datę przydatności. Ona ma datę przydatności do 4.2026. Jakim prawem w ogóle, ty? Nie wiem, no ty. Ekolodzy cały czas mówią, że plastik się rozkłada 1000 lat w naturze. No chyba taki, co kupujesz z firmy, co musi na tobie zarabiać, to ten plastik. O nie, mój drogi. Ten plastik to już wytrzyma tylko 3 latka. Przecież to jest paranoja. Jak to? Łamek się small może być, dobra, lecimy. Nie no, idiotyzm, idiotyzm, naprawdę. Wejdźmy sobie do Secret Roomu. Sprawdźmy, co tu jest. Tirdlia weźmy. Solharcika weźmy, do ciebie. Może wrócę, szczerze wątpię, ale może dostanę tak dużo itemów jeszcze z tego Bearfrife'a, że będę miał do zjedzenia ich mega, mega dużo i rzeczywiście te ładunki dodatkowe mi się przydadzą. Bardzo byłem wam, tak jak teraz sobie myślę, jaki item chciałbym dostać, to chciałbym dostać szczypce na suty ze sklepu. Ten item, co 13 zabitego przeciwnika daje nam ładunek. Nie wiem dlaczego, ale gdy mam Charm of the Vampire, mega lubię dostawać szczypce na suty. Te itemy się w ogóle nie łączą, bo one robią kompletnie dwie rzeczy, nie? Różne. Dam radę dorzucić do Remigiusza? Chyba nie. Nie dam, dobra, nieważne, lecimy dalej. O, dobra, ja mogę przestać otrzymać obrazkę na tym piętrze? Please and thank you. O, przepraszam, dobra, tu idziemy. O, syf, więc to zjadam. Play do kuki, ale było dobre. Tier delay za to, też spoko. Co za piguła? One makes you larger, okej, okay, wyrównało się troszkę. Nadal jestem mniejszy niż standardowo, więc tak git. Lubię po prostu itemy, które robią podobne rzeczy, mimo że się nie zadrugują w ogóle, wiecie, no. Ten nie leczy, ten daje ładunki na itemie aktywnym, ale oba robią coś po zabiciu przeciwników i po prostu z tego powodu lubię po prostu te itemki. Dobra, lecimy dalej, walka z gridem, nic strasznego. Ty, w ogóle dzisiaj wypełniałem formularz. O, ktoś się pytał, czy zrobię tak jak Turbina, jak będę miał tą prelekcję, czy tam ten panel na... Skierkonie, czy to nagram i wrzucę na YouTube'a? Nie wiem, może poproszę kogoś, żeby to nagrał. Jeżeli będę miał kogoś, kto to nagra, to może to wrzucę. Ale trochę się wstydzę, że to beznadziejne widzę, więc zobaczymy. Ale tak, dzisiaj musiałem wypełnić już ten formularz o to, że będę miał ten panel, nie? Nadal nie wiem, czy go zaakceptuję, no ale raczej tak. No bo sami już tam do mnie napisali, tam mnie zaprosili. Nawet mi pisali, że on zrobił po prostu zajzaka panel, nie? Oj, przepraszam. No i tak, wypełniam ten formularz i tam jest... Słyszaj. Ty czekaj. Ja nie brałem pier... Ja nie brałem pierwszej części noża? Uj, jakim jestem debilem! Znaczy, to ogólnie nie jest podejście z Challenge'a Daily, widzowie. To jest dodatkowe podejście. Miałem dzisiaj mega ochotę zagrać po prostu Apolionem. Jutro będzie podejście z Daily Challenge'a Apolionem. Naprawdę nie wziąłem tego noża?
No tak, idę Majsy 2, patrzę całe piętro, gdzie przyciski. Nie, jestem debilem. No. Jestem idiotą. Jezu, nie, to bo wiedziałem, że któregoś dnia to się będzie musiało zdarzyć po prostu. To ten dzień nadejdzie, gdzie zrobię takiego fejla po prostu. O Boże. Dobra, już mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zagramy zwykłe podejścia na D6, na Mega Szatana, może na Delirium. A ja jutro postaram się nagrać podejście Apolionem, to takie daily, że rzeczywiście pójść po kluczyk i zobaczymy, jak pójdzie. Więc Rumik, Placenta, zostawię, bo spoko item. Juz, zostawię, bo średni item. Ale może być i lecimy dalej. Nie no, tak się zapatrzyłem w tej temy na tym odbiciu lustrzanym, tam już po prostu tak mi mignęło w oku, że ojej, co ja zrobiłem najlepszego. Dobra, bierzemy część klucza. Wracając do panelu dyskusyjnego, czy tam po prostu o Isaacu panelu. No ta, no nie ma za mną noża, jest debilem. Tam zaznaczałem, o czym będzie panel i tak dalej, nie? I Skierkon jako tam teraz dbająca o zdrowie, uczucia i tak dalej, uczestników, organizacja. Miałem tam zaznaczyć wszystkie takie rzeczy, jakieś złe tematy i tak dalej, które będą poruszane na tym panelu. Czy są tam takie jakieś wrażliwe treści? O, coś takiego to było, nie? I tak sobie myślę, polityka? No nie. Nie ma w Isaacu polityki, nie? Ale potem jak zobaczyłem tę resztę, co robi Justice w ogóle? Golden Chest mi pojawia, okej, bez różnicy gdzie. HP up, do zjedzenia, oczywiście, że tak. Karta Strength z nami i tyle. A to za piguła? Bombs are key, bez żadnej różnicy. No, polityka mówię nie. No ale patrzę dalej i jest. Jakieś tam fobie, częste choroby, mówię tak. Coś tam, jakaś zranienia, tak. Tematy samobójstwa, tak. I tak dalej, zresztą mówię. Boże, nie prześlą mi przecież tego, no. Religia, tak. Problemy rodzinne, tak. Po prostu na wszystkie te wrażliwe tematy ten panel zaznaczałem. No tak, porusza te tematy, mówię, kurde. Przerąbane. Albo miałem zaznaczyć, dla kogo jest to panel, nie? I sobie myślę, no, gra jest 18+, niby, ale no... No w moim przekonaniu to nie jest gra taka 18+. No kurde, no jak to 14-latek zagra, coś mu się stanie, bez przesady, nie? I tak napisałem im, że gra jest 18+, ale w mojej ocenie to panel o grze może być 13+, no może max 16+. Więc zobaczymy, jak oni to ocenią, nie? Ale... Ale no nie wiem, jak zaznaczałem te tematy, to po prostu bez dowodów wpuszczać nie będą, może, nie wiem, przerąbane. O Boże. Dobra, lecimy na Treasure Roomik. Zobaczymy, co tam ciekawego. Curse of the Maze mam na tym piętrze. Tak, ale chyba mnie nie przerzucało nigdzie. Idę na Sacrifice Room. No nie wiem, oddawać te serduszka. HP up. No i też tak jakoś mnie... Nie nosi za specjalnie. Tu już jest walka z matką, więc... To bym raczej olał. Dobrze, wykać se. No poszedłbym do tego, powiem wam, Sacrifice Roomu. Sklepu nie widziałem jeszcze na tym piętrze. Boże, ja mam pieniędzy, 64 coiny, dajcie spokój. Idę do... Mogę przestać trzymać wrażenia, bo to jest... Nic nie widzę. Dzisiaj podejście to w ogóle z dupy jakieś. Nie dam numeru w odcinku, już widzę te komentarze. Ej, Ryfek, zapomniałeś dać numeru odcinka, że Daily 1/34. A potem ktoś obejrzy tak do połowy odcinka. A, to dlatego nie dał. Aha. To po prostu nie jest ten challenge. Co tu ciekawego? Jezu, jakie gówno. No co ty mi itemy aktywne dajesz, jak ja tutaj mam. Dam radę tu wejść? Dam, super. No i wpłacamy na eleganckości. HP upa, jak mi dasz, ja będę zadowolony. No i... Ty... Mnie teleportowało, czy what the fuck w ogóle, ty?
to mi się wydawało, jakby mnie teleportowało w to normalnie, tak w górę jakby nagle. Nie chciałem w to wchodzić, no bo HP up to jest jeszcze leczonko, więc moglibyśmy sobie po prostu najpierw oddać zdrowie, dopiero potem po tego HP upa pójść, żeby wyleczył mi to serducho kościane, no żebym nie musiał tego serducha kościanego od razu tracić. Tych serduszek na piętrze troszkę jest, więc po wszystkie się będę musiał raczej wracać. No ale i tak, serce w kościane, może nawet wszystkie tak naprawdę, w końcu stracę. Strength, Devil, no zostawmy ze sobą kartę Strength, oczywiście tutaj zdecydowanie większe zwiększenie obrażeń. A może na bestię bym poszedł? Dawno nie byłem na bestii. Tylko tak na bestię nie mam jakichś specjalnie dobrych itemów. No jakbym tu dostał, dobra, jak dostanę teleport Angel Room Sacred Hearta, pójdę na bestię. Nie ma problemu. Pójdziemy na bestię. Rozwalimy bestyjkę. Nie będę robił daily z bestii, bo mi się wydaje, że bestia jest akurat na daily dosyć nudna i krótkie podejścia by były mało itemów, mała szansa na breaki. Te rzeczywiście podejścia na matkę mega fajne są na daily, bo bardzo długie są po prostu i można kombinować. Jest ten min-maxing, są długie odcinki, tak jak mega dużo was lubi najwyraźniej, więc z tym jest w miarę git. Serducho? O, Bloody Penny też jest dobry, dodatkowe serduszka przy podnoszeniu coinów. Dobra, ostatnie pół czerwonego serduszka leży tam na podłodze, ja nie będę musiał obu aniołków oczywiście przywoływać i nie będę przywoływał obu. Tu i tak był ostatni sklep, hasza mieć nie będziemy, więc pieniędzy, no nie zależy mi za bardzo na pieniądzach, a Soul Hearty też mi dużo nie zmienią w mojej sytuacji zdrowotnej, bylebym miał jedno serduszko kościane i w miarę będę bezpieczny. Serio, musiałeś mnie wyleżeć akurat teraz, jak już podniosłem pół serduszka i to nie zrobiło żadnej różnicy. Aż ty placento śmietniku, ty po prostu. Dobra. Co tu ciekawego? O, no i elegancio. I elegancio. I elegancio. No i jedno serduszko już stracimy. Albo nie? Albo nie, chyba coiny tutaj mi wygenerują serducho. Albo pół Soul Hearta dostanę, no da. No to ekstra, ja nie straciłem żadnego serduszka. To jest item do zjedzenia. Definitywnie. Dostaliśmy tier delaya kolejnego. Już jak ja mam tiersy chore. Luck up, super. No i tu oddaję walka z aniołkiem. I mówię, drugiego już. Drugiej walki z aniołkiem nie muszę przechodzić. Nic tam ciekawego nie dostanę. A tu kluczyk się przydam na tą walkę z mega szatanem. Angel Roomu nie było. Na bestyjkę nie idziemy. Co piętro? Ja jeszcze jedyne co zrobię to rozwalę te kamienie, pójdę po coiny. Mam nadzieję, że tu pół czerwonego serduszka się jeszcze trafi, bo nie chciałbym stracić po prostu tego serduszka kościanego na dzień dobry na kolejnym piętrze. Dobra, lecimy sobie dalej. Boże, jak ja dawno nie byłem na zwykłych piętrach. Ale dałem ciała dzisiaj, no nie, ja zawsze mi jak głupo, ja wiem, że dla większości z was to w ogóle nic nie zrobi różnicy, że tak poszedłem tutaj i jutro będzie podejście z tego challenge'a na matkę, nie, ale nie wiem, czy się zagadałem, czy co, jakoś mi to w ogóle wyleciało z głowy. Dobra, walka z matką, nie mam ładunku na itemie aktywnym, ale to nic nie zmieni, w sklepie był grid chyba, a już nawet nie pamiętam. C piętro, lecimy na walkę z matką. Strength zostawiam oczywiście na walkę z mega szatanem, no bo to jest bez dwóch zdań najsilniejszy boss, z jakim mi przyjdzie tutaj walczyć. Boże, jaka ta matka jest prosta. Jaka ona jest turbo easy. Nie no, podejścia postaciami takimi jak Apolion, które zyskują z tych wszystkich itemów dodatkowych, jak się idzie te piętra alternatywne, no to jest kosmos. Łatwiejsze są piętra alternatywne, tylko trzeba się postarać trochę, więcej czasu na nich spędzić. Oczywiście idziemy, że biorę Polaroida, lecimy sobie na The Chest i lecimy na kolejne pięterko. Co to za dźwięki? Kurde, ale burza była wczoraj, w ogóle się przecież spać wczoraj nie mogłem. Położyłem się o północy, zadowolony, że w końcu się wyśpię jak normalny człowiek. 8 godzin, wstanę rano. Uchyliliśmy okno, bo było gorąco i nagle burza się rozpętała, ja nie wiem. I po prostu znowu te światła mi nawalają. Ale tylko tak, gdzie jest potencjometr? Ktoś mi coś pisał, że rzeczywiście zamontował potencjometr w domu i od kiedy ma ten potencjometr, to czasami te światła mu po prostu migają. I się zastanawiam, dlaczego tak to się dzieje, ja mam zielonego pojęcia. Myślałem na początku, że jest słaba instalacja elektryczna jakaś,
w bloku czy co, ale rzeczywiście, jak to tylko te światła tak wariują, żadne inne, no to chyba jest jednak wina w tym potencjometrze. Jakby ktoś nie wiedział, to jest ten przycisk w kształcie kółka, którym się po prostu kręci i można ściemniać i rozjaśniać żarówki. Dobra, lecimy dalej. Ja w ogóle całe życie mówiłem źle na to, mówiłem potencjonometr, a nie potencjometr. Mi tak głupio było, jak zacząłem właśnie pisać na forum PC Lab'a jakoś, nie wiem, gdzieś. W 2012 kupiłem chyba tamte głośniki. 11 lat temu pisałem na forum PC Lab'a, jak miałem te 15 lat. I pytałem się tam ludzi o jakieś porady do głośników. I tam mówiłem, że mam jakiś problem z potencjonometrem. I jak nie wiem, mega wstyd taki czułem, jak mi po prostu dorośli zaczęli coś napisać. Jaki potencjonometr? Potencjometr! Potencjometr! Nie potencjonometr, aż nieważne. I tak po prostu. To dziecko trzeba upokorzyć i oj, ono wtedy zapamięta. Widzicie, o co chodzi? Żartuję oczywiście. Nie stosujcie się do moich metod wychowawczych, to są tylko żarty. O, i tears up, elegancja, no, czyli coś tu jest na rzeczy. Lecimy sobie dalej. No, ale fajne podejście byłoby na bestyjkę. Jeszcze z tą kartą strzęg, no, kurde, kurde. Ale głupota, ale głupota. Długie podejście by w ogóle było, a teraz to podejście rzeczywiście aż takie mega nie będzie. Dobra, lecimy sobie dalej. Lock up. O, dzisiaj miałem dyskusję na temat. Dyskusję. Nie pamiętam, kto to zaczął. Ale coś było o wojnie. Jak to tam faszerowali nie wiadomo jakimi substancjami tych żołnierzy kiedyś na wojnie i tak dalej. I ktoś wyciągnął temat papierosów, Lucky Strike, które kiedyś były podobno. I podobno miały swoją nazwę, ja mówię, to chyba jakaś miejska legenda. Podobno miały swoją nazwę od tego, że raz na kilkadziesiąt paczek, tak naprawdę tam nie było, jeden na 20 to nie był papieros, tylko tam był skręt. I dlatego Lucky Strike, że można było dostać Lucky Strike'a i tak dalej. I właśnie to zaczęło całą jakąś rozmowę w ogóle o wojnie. I tam jakieś takie poważne tematy, że nie, tam jakiś posturazowy jakiś coś tam ten, nie miałbyś psychy zrobić tego, że tam strzelanie i w ogóle, i to są straszne rzeczy. I tak jest ta rozmowa już, nie wiem, z 40 minut, ja w ogóle nie jestem w temacie, przeglądam se John Monstera, jakiś tam śmieszny mem z Kaczyńskim, coś takiego, i se wrzucam w trakcie po prostu takiej rozmowy godzinnej, poważnej, mega, oczywiście, ja w ogóle, o Boże, nieważne. Lubię tak przełamać jakąś gęstą atmosferę takim żarcikiem. Dobra. Do Secret Roomu idę i... A, to jest aktywny item, Boże, zapominam cały czas. Ty, ale tears up, super. A tears jeszcze mogę zwiększać do 8. Tu już widzę, że więcej nie będzie, no bo tu powinienem dostać więcej mimo wszystko z tego tears upa. Ciebie wysadzam. Tutaj też grzyby wysadzam. Magic Mushrooma dostaję, albo i nie. Tears up. Nie zadziałał, oczywiście tutaj dostałem tirsy z tego czegoś w środku. Całe piętro. No jak? No jak? Lecimy na walkę z bossem. Tirsy genialne. Szkoda, że troszkę więcej damage'a nie dostałem rzeczywiście. No bo tirsy są nie z tej ziemi. Z tirsu tutaj mógłbym... Tirsy 9, dajcie spokój. Dwa secret roomy jeszcze na DCS będą, więc jeżeli mi się zachce... Dwa dodatkowe secret roomy, czyli znajdę wszystkie cztery, to będę miał z pierwszego jeden, z kolejnych dwóch będę miał po trzech, będę miał po pół, czyli półtora. Dwa i pół tirsy będę mógł sobie zwiększyć, czyli do 10,5. Jeżeli jeszcze do tej pory nie zwiększę sobie tirsu za pomocą itemu aktywnego w jakiś sposób. To może być Devil Angel Room, więc przejdźmy się jeszcze po piętrze. Dwa pokoje, żeby naładować Voida. No i może... Będę miał na czym tego Voida po prostu jeszcze używać. Devil Roomik, tak na sam koniec. Devil Roomik, jakby się trafił. Jakiś fajny, taki z jajem, nie? Z jakimś brimstone'em czy coś. Boże, jak mnie nadgarstek boli. No sobie wybrałem gry do nagrywania. Kurde, ostatnio te odcinki dwugodzinne wszystkie. Ale bez kitu, ty, no boli mnie tak jak kiedyś mnie bolał. Jest... mega źle, a najgorsze jest to, że to sobie mówię, na ostatnim streamie mówiłem, jak to się cieszyłem, jak to z nadgarstkami już żadnych problemów nie ma, nie? I nagle po prostu nawrót choroby, wykrakałem. Ale no mówię, to od tego frisbee tam naprawdę źle złapałem, poleciało i...
Jeszcze ten bark mi wyskoczył. Nie za dobry wieczór to było. Wracamy do grania w piłkę nożną. Jest Devil Room, no co ty nie powiesz? 2/3 przemiany w Gapiego? Spoko. No jak najbardziej spoko. Szczególnie, że ja idę jeszcze na DCS, no to dajcie spokój. A ten item bym sobie zjadł. I damage up, no i super. I tears up kolejny, który oczywiście nie zadziała, ale jakbym dostał tears downa, to zadziała. Lecimy na kolejne piętro. Mi się wydaje, że tam na tym piętrze jeszcze mógłby być secret room nad boss challenge roomem. Nie zdziwiłoby mnie to, ale szczerze już mnie jakoś to specjalnie nie interesuje. O ty, trudno jesteś do uniknięcia. O, bez kitu, no tak pierwszy raz ten przeciwnik mi sprawił kłopot większy niż w tej swojej normalnej wersji. Dobra, lecimy do secret roomu. O! Latanie. Niepotrzebne. Czy potrzebne? Potrzebne. Bo od szlamu mnie chroni. Więc weźmy sobie. Na walce z Mega Szatanem są te jakieś lasty i tak dalej. Oni szlam pojawiają dosyć często i... No, mógłbym mieć mały problem, żeby tego unikać. A dostanę tego... Tier delaya. Już tu są harty, Boże, ja zapominam cały czas w ogóle o tych solhartach, że powinienem do secret roomu wchodzić po dodatkowe zdrowie, ale nie no, ja i tak te solharty to mam gdzieś, od kiedy mam tego Charm of the Vampire z serduszkiem kościanym, no naprawdę, to się gra gorzej przez to, że jest lepiej. Po prostu masz nieograniczone zdrowie, więc się na nie nie zwracasz uwagi. Mam nadzieję, że to jest droga do walki z bossem. Jestem też w szoku, jak mało range'a mam. Naprawdę, ja jakoś... Mega dużo to jest item do zjedzenia. Po co ja go brałem w ogóle? Mega dużo tearsów żeśmy dostali. Oczywiście super, ale zadziwiająco mało innych statystyk. Laka mam dużo mega, 7 szczęścia. No naprawdę, same skrzynki tam się raczej powinny trafiać na DCS, więc przez cały DCS opłacałoby się przejść. No mega żałuję, że ten Wire Code Hanger zjadłem rzeczywiście, bo moglibyśmy tutaj dostać dwie inne statystyki zdecydowanie bardziej przydatne, czyli na przykład damage i range właśnie w tym momencie. Ej, naprawdę mnie boli ta ręka. I to tak potężnie. Ale... Szkoda, że nie nagrywam z kamerką, bo byście po prostu zobaczyli na mojej twarzy już nawet nie grymas bólu, tylko taki po prostu twarz przerażenia, bo mam takie flashbacki z tych 2 lat męczenia się z tymi nadgarstkami i mam nadzieję, że to nie wróci po prostu, nie? Dobra, lecimy dalej, szukamy jakieś bombki i... Mam nadzieję, że będę miał bomby na... No 4 bomby potrzebuję, na DTS po prostu, żeby do tych secret roomów wszystkich wejść. Tirsy 10,5 piechotą nie chodzą. No i mówię, dodatkowe solharciki też się na pewno przydadzą. No i jest pierwsza bomba. Mógłbym wejść do curse roomu na tym piętrze, ale jakoś mnie to specjalnie nie interesuje. Chociaż jak mam latanie, to mógłbym sobie do niego wejść, się wyleczyć za pomocą serduszka jakiegoś na glebie, no to też nie jest chyba głupi pomysł, ale zaraz kiknę. Albo nie. Ja mam czasu spojrzeć się w żarówkę, o nie, i już mi się odechciało. Dobra, nieważne. Ej, o! No to teraz nie wejdę, szkoda mi HP upa. Lecimy dalej. Dobra, teraz ja nie mogę otrzymać żadnych obrażeń, bo jak otrzymam jakiekolwiek obrażenia, no to... Po HP upie i to jest item do zjedzenia. Dostaliśmy ręcz i... speed. Nic ciekawego, tak szczerze mówiąc. Ręcz spoko. Speed trochę mniej. Chociaż ręcz chciałem. No ten damage, no ten damage, żeby się trafił trochę częściej. Czy Charm of the Vampire to jest jedyny damage up, jakiego dostałem? Nie. Jeszcze mam. Jezus, Jezus. Boże, dwa chyba, jedna z najmniejszych damage upów w całej grze. Ale są. No. Na jakiej postaci, jak nie na tej, nie? No, na nim to sobie po prostu te damage upy przecież i tak wygeneruje, więc jakoś specjalnie mnie to nie boli. Co ty gadasz, że to przelatuje przez przeszkody? Ale syf. Kluczy kolejny? A, kluczy mi raczej. Powinno wystarczyć. O, w ogóle bardzo dużo od was pytań dostałem o dwie gry. Jedną to jakieś Mugenix, gra Edmundo o jakichś kotach, coś w tym stylu, nie wiem czy to wyszło, czy to ma wyjść. Tego nawet nie patrzyłem, ale będę na to zwracał uwagę.
Przepraszam, że losowego wtorku nie było, ale wczoraj no te jazdy tam z urzędem i tablicami dwurzędowymi i tak dlatego, więc stwierdziłem, że do tego po prostu brotato nagram. Ale wydaje mi się, że na kolejny losowy wtorek nagram. O Jezu, no to było nie do uniknięcia, ale syf. Na kolejny losowy wtorek postaram się nagrać tą jakąś grę. A nie wiem nawet, czy to jest Edmunda. Bo to jest o Super Meat Boyu, a teraz Meat Boy to chyba w ogóle kogoś innego jest, nie? A no nie pamiętam, ale jest jakaś tam gierka spin-off Meat Boya a la Tetris, coś w tym stylu. I to nawet spoko wygląda, powiem wam, więc moglibyśmy sobie właśnie w coś takiego pyknąć na losowy wtoreczek. Boże, jak ja mam fajne bazowe statystyki, a żadnych jakichś ciekawych efektów. No fajny jest ten ogólnie Mysterious Liquid, ale no nie oszukujmy się, on jest głównie na zwykłe pokoje i to szczególnie te na początku. Tu już jest mnóstwo latających przeciwników, więc na mało kogo zaczyna działać. Jakoś aż tak dużo już nie bije, nawet jak działa. A mówię, a to jakieś podwójne pociski, a to jakieś pociski penetrujące, a to jakieś Jacobs ladery, tego typu rzeczy. To by się rzeczywiście bardziej przydało. No mówię, 7 punktów szczęścia, aż głupio nie dostać żadnego efektu losowego na pociski zależnego od szczęścia, nie? Dobra, lecimy sobie na The Chest, zobaczymy co tam ciekawego. 13 kluczy mam, więc raczej na skrzynek mi nie zabraknie. I przejdziemy się po całym piętrze, bo mam mnóstwo naprawdę tutaj. O! No nie wiem, jakoś tak nie widzę specjalnie tego Sojmilka, powiem wam. Jakoś nie widzę tego Sojmilka, ja już mam tak dobre tirsy, że jeszcze bez pocisków penetrujących to naprawdę dużo nie zrobi. Bez szału. Ale może dostanę coś ciekawego, to bym zjadł, bo Zodiak jest beznadziejny i w ogóle mi nieprzydatny. Tu przyjdziemy, wszystkie są do zjedzenia tak w ogóle, bo jedynie Sojmik mi cokolwiek da, bo inne itemy zupełnie nic nie dadzą, więc 3 itemy do zjedzenia. Jeżeli zdecyduje się zjeść też Sojmik, no to 4. 120 volta dostaliśmy, czyli item zależny od naszych obrażeń, a w ogóle niezależny od tirsów, więc no to też nie jest jakiś item mega ofensywny, więc chyba wezmę to Sojmik. Śmiesznie będzie i tyle. Item aktywny, więc no nic nawet z tym nie zrobię, nawet nie zjem. I bardzo się cieszę, że rzeczywiście wziąłem jednak to latanie, no bo mówię, w takich pokojach jak ten mega mi to ułatwia życie. Nie ma żadnego problemu z przeciwnikami. Jeden ładunek na tym piętrze muszę mieć gotowy na ten pokój startowy. Ale wydaje mi się, że jeszcze jeden raz bez problemu mogę sobie aktywnego użyć i jakiś tam item pasywny jak się trafi zjeść. Boże, o, katar znowu, dobra, przepraszam, ZW za chwilę. No jestem, witam widzowie. Ej, no nie wytrzymam z tą łapą. Ale jest krzyps. O, od jutra codzienne pompki wlatują. O, ostatni miesiąc trochę nic nie robiłem, rzadko kiedy ćwiczyłem siłowo, rzeczywiście się troszkę rozleniwiłem. Nawet nie miesiąc. Ule, dobry item, ale świetnie, no i to jest efekt, na który liczyłem. Boże, jaki ty jesteś głośny. Weź ty się skup kiedykolwiek. Ostatnio tak z 2,5 tygodnia nie ćwiczyłem nic. A rzeczywiście, te regularne ćwiczenia mnie chyba utrzymywały w dobrej formie i te łapy również w dobrej formie. Trzeba chyba rzeczywiście wrócić do tych ćwiczeń. Śmieszne takie ćwiczenia na nadgarstki też robiłem. Nie wiem, jak ktoś może oglądał Arm Wrestling. Tam jest taki gość, który się nazywa Devon Larat. Devon Larat. Nie wiem dokładnie, jak się powinno jego nazwisko odmieniać. Ale gość ma przedramiona, no większe od moich bicepsów i to tak znacznie, nie? Oki, dobre itemy się trafiają, co tu jest grane? No i to, a to liczyłem, na to liczyłem. I podejrzałem, jakie on wykonuje właśnie ćwiczenia na przedramiona. I mi się podobają takie duże przedramiona. Chciałbym mieć takie wielkie przedramiona właśnie. I też zacząłem sobie robić takie ćwiczenia. Ale oprócz właśnie przedramion to też ćwiczy bardzo dobrze nadgarstek, mi się wydaje, więc trzeba, mówię, wrócić do tego typu ćwiczeń właśnie. A mi się wydaje, że mnie tak boli, bo
jak byłem na frisbee i mnie zaczął lekko boleć, to robiłem to, co mówiłem, żeby nie robić nigdy, jak cię bolą nadgarstki, czyli machałem rękami, żeby je, że tak powiem, rozgrzać. I to jest najgorsza rzecz do zrobienia chyba, jaką można zrobić przy bólu nadgarstka. Boli wtedy tylko bardziej. Dobra, kto mi tu został? War chyba jeszcze. Tylko gdzie? Tutaj. Dobra, byku, pojawiaj się. Dużo ci tu nie zostało. No i mam nadzieję, że kolejny jakiś fajny efekt się trafi. Nie, no powiem wam, że jak mamy jednak już losowe efekty typu Holy Light, to se wezmę Sojmilka. Ja wiem, że Holy Light jest zależny od obrażeń, ale to jest też item zależny od Tearsów. Więc weźmy sobie Sojmilk. Dynem. Trochę większe niż myślałem będę miał te Tearsy. Nieźle, nieźle. Jak strzelam. Nawet nieźle, jak na obrażenia 2, to powiem wam, że szybko ci przeciwnicy zlatują. Ja mam podwójne pociski, czy ja tak... Ej, ja tak często strzelam z lewego i prawego oka, że to po prostu wygląda jak podwójne pociski. Okej, to mi się podoba, to jest już ten poziom. No ale przeciwnicy, których łatwo się odpycha, są tragiczni. Na bossów to jest nawet niezłe, ale rzeczywiście, przeciwnicy, których się łatwo odpycha, to będą żyli długo. Na szczęście Mega Shatana odpychać się nie da, więc... Znaczy nie da. Raz go miałem w prawym dolnym rogu ekranu, ale no to już się postarałem tam wtedy. Część przemiany w conjoin, więc spoko. Mam jakiś spolu też spoko. No trochę pokoi tutaj mi się wydaje jeszcze zostało. Luźno. Ile? 2-3 pokoje? Wątpię, żeby tam cokolwiek jeszcze było. Raczej ostatnie pokoiki. Ładunek jeszcze jeden będziemy mieli na przedmiocie aktywnym. Może się trafi coś do no, się trafiło coś do zjedzenia. Range up i shot speed up, czyli nic ciekawego niestety. A tu 7 szczęścia i item Gapiego, jakby się trafi, to byłoby super. Ty, kolejna część przemiany w conjoin. Jeszcze jeden familiar i będzie przemiana w conjoin. I jeszcze jeden pokój tam jest, spoko. Jak dobrze ja nagrywam w 4K, w 1080p. Takie podejście jak to i ten pokój jak ten, to nie wyglądałby za dobrze. Efekt na bomby, nic ciekawego. Całe piętro z nami, lecimy sobie. Ja to mam wszystko, nie? Tak, mam to wszystko. Lecimy sobie na walkę z Mega Shatanem, zobaczymy jak to tam pójdzie. Z kartą Strength to w miarę luźno powinno być. 2,8 obrażeń, kurde. Tearsy 57. No można tak naprawdę to zmienić, tak jakbyśmy mieli 57 punktów obrażeń z Tearsami 2 i 8. O, jeszcze lepsze Tearsy mogę dostawać po otrzymywaniu obrażeń. Czy ja jestem w stanie dobić Tearsy 120? Wydaje mi się, że to byłoby trudne, po pierwsze, po drugie bezsensowne, bo... Wydaje mi się, że dosyć restrykcyjnie ma zaznaczony limit Tearsów na pokój Isaac. Jakiś czas temu, nie wiem czy to wyszło od Repentance, czy to od jakiegoś patcha, jest po prostu limit pocisków na ekranie w Isaacu. Więc tego typu podejścia nie mają za bardzo sensu, gdzie masz 120 Tearsy rzeczywiście i tych pocisków masz milion. Bo one po prostu znikają w końcu. No tutaj widzę, że jeszcze fajnie lecą do końca pokoju. Wszystkie się rozwalają, więc tu jeszcze do limitu mi trochę brakuje i jest git. Ale no mówię, przy 120 Tearsach one często mają zasięg taki jak stąd do lewej krawędzi pokoju i dalej po prostu nie lecą. I trochę mi zawsze szkoda to wszystko breakować, żeby tylko zobaczyć, że te pociski się po prostu rozwalają na głupi łeb. Bije mniej niż zdecydowanie. Naprawdę, wcale nie bije jakichś dobrych obrażeń. Jestem w szoku, jak mało bije. Coś go nie trafia, czy nie wiem? Nie no, jak ma go nie trafiać? Wszystko go trafia. A serio, ten damage jakiś mniejszy niż się wydawało. Tearsy 66. Bardzo mało już wzrastają. Kolejne Tears Upy z It Hurts. No, 68. Mega, mega wolno to leci, więc raczej nie ma sensu tego tracić. Postaram się nie otrzymać obrażeń, bo jeszcze może być przejście na Void i... No, na delirkę wypadałoby serduszka kościane wszystkie mieć. Szczególnie, że nie miałbym karty z szwęki, tam już wcale by tak łatwo nie było. No, ale niestety, Void się nie trafił, delirium się nie trafiło. No to co, ja wam dziękuję za to podejście, poza challenge'owe oczywiście, z góry założone tak było.
Mam nadzieję, że się na mnie nie zdenerwujecie. Jutro nagram znowu Apoliona, tym razem już na matkę. Mam nadzieję, że będzie równie dobre podejście. A wam dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!